przesuwać tą pomoc raz, a po drugie, musimy zacząć przesuwać ją, stawiając zadania. To znaczy nie powiedzieć, będziemy na zawsze finansowali nauczyciela w Berlinie czy coś takiego, tylko finansujemy go powiedzmy na 3 lata i jest do wykonania tam takie zadanie. Tak jak było zadanie do wykonania w Kazachstanie i to trzeba popierać, ale dziś tych nauczycieli, którzy zostali wykształceni. Tak, bo ja tutaj tylko dopowiem panu ministrowi. Senat przeznacza pieniądze na Polonię przez wspólnotę polską, a między innymi, ale najwięcej oczywiście wspólnota polska w tym bierze udział w finansowaniu. I jaki wspólnota polska przede wszystkim kładła nacisk na kraje wschodnie, na wschód. Dlatego, że zawsze postrzegaliśmy, że Zachód i Polonia na Zachodzie da sobie radę, bo oni są bogaci, mają pieniądze. No tak, tak to było postrzegane. A na Wschodzie zawsze była bieda, zawsze tam najwięcej naszej pomocy potrzebowano. I dlatego teraz tak wygląda, że tam są lepsze warunki dla Polonii niż na Zachodzie. I w tym momencie powinniśmy się zastanowić, czy właśnie nie zacząć większych pieniędzy teraz przyznawać Poloniom na Zachodzie. Dziś rozmawiałem na ten temat z senatorem Personem, mówiąc, że jest potrzebne narzędzie dotyczące wspierania oświaty, porozumienie Senatu z Ministerstwem Edukacji, gdzie będzie to, nie będzie tego podziału geograficznego, dlatego że sytuacja Polaków w Hiszpanii dziś stała się naprawdę dramatyczna. I oni są dziś w sytuacji, w której zabierają dzieci ze szkoły polonijnej, bo nie stać ich na 150 euro rocznego wkładu rodziców. I tu jest sytuacja, która jest często dużo bardziej... Podobnie jest z Polonią w Grecji. Podobnie jest z Polonią w Grecji. Coraz mniej pieniędzy, mniej możliwości. Tam jest szkoła polska w Atenach i skarżą się, że coraz gorzej funkcjonują. I, bo to był właśnie błąd, że wszystkie jakiekolwiek były pieniądze, to szły na wschód. Nic nie było dawane ani na południe, no może nie nic, ale mniejsze pieniądze, bo to bym kłamała, że nic. Ale były znacznie dużo mniejsze pieniądze niż na wschód. Ja oceniam również, że błędem było, że tak wielkie, nieproporcjonalnie sumy były kierowane do szkół przy ambasadach, przy całkowitym ignorowaniu szkół tworzonych przez organizacje polskie. I te organizacje polskie powinny otrzymywać wsparcie, jeżeli naprawdę uczą języka polskiego, jeżeli uczą historii, jeżeli uczą tradycji. To jest akurat szkoła Ministerstwa Edukacji. A ja mówię również o tych szkołach, które tworzą rodzice, tworzy macierz szkolna i one też mają prawo do wsparcia. Tak. Czy ja nie wiem, czy my możemy mówić w kategoriach błędów, dlatego że życie przynosi różne sytuacje. I to, co teraz się zdarzyło, o czym państwo mówią, o otwarciu rynku pracy, przemieszczaniu się ludzi, miejsca zamieszkania, ale też wyjazdów z przyczyn ekonomicznych, to są nowe problemy. I nie można powiedzieć, że błędem było albo że za dużo dawaliśmy, bo wtedy akurat taki był wymóg. Polonia w Ameryce, w Niemczech jest bogatsza. Ale pojawiły się inne problemy, instytucjonalne problemy. Problemy związane z tym, że coraz więcej Polaków jest w tych krajach i zaczynamy walczyć też o swoje prawa w ramach Unii Europejskiej albo w innych państwach, których jest Polonia. Nadszedł ten czas, że my po prostu musimy zacząć rozmawiać z rządami na temat funkcjonowania tej Polonii tam. I to nie jest kwestia, że teraz nagle mówimy, że jest błąd, że dawaliśmy na wschód, bo tam trzeba było dawać. Tam trzeba było dawać i tam trzeba dawać, ponieważ sytuacja polityczna jest taka, a nie inna i nikt nas nie zwolni z tego. My musimy najwyżej zmienić strategię, jakiś taki sposób, w jaki dystrybucja środków jest, albo żeby to miało większy sens, skutek i tak dalej. Dziś chcemy, natomiast żeby język polski, mówimy dzisiaj o Polonii niemieckiej, to my mamy wiele kwestii, mamy tyle kwestii, przepraszam, do załatwienia i to są instytucjonalne i to jest i na szczeblu samych organizacji, ale przede wszystkim też rządów. Bo są problemy, które się ciągną, ale za chwilę taką czkawką się odbiją i ile jeszcze musi być nieszczęść, żebyśmy zrozumieli jako społeczeństwo, że ten problem jest. Więc ja też chciałam nadmienić, no, że też musimy zwracać uwagę, kto się tymi stosunkami polsko-niemieckimi zajmuje. Bo ja czytam Gazetę Polską i jeżeli ja mam... To jest bardzo godne
Pochwały. I jeżeli ja mam takich przedstawicieli jak pan Borodziej albo pan Barcz, o których można przeczytać, no, co robią, co robili i jaka jest ich rola z racji na bycie historykami czy zasiadaniu w różnych gremiach z ramienia MSZ-u bądź też innych związanych z administracją państwową i ich życiorysy się przeanalizuje, no to wie pan, panie ministrze i drodzy państwo, no ja nie wiem, czy te osoby są godne reprezentowania mnie i czy one będą akurat w moim interesie czy w polskim interesie tak myślały, jak ja chcę. Ja do pana, Sikorskiego napisałam w sprawie pana Barcza. Gazeta Polska pisała na ten temat, kto to był, kim był. Pan Sikorski odpowiedział mi, że pan Barcz ma moralną legitymację do tego, żeby zasiadać w takich szacownych gremiach i też doradczym komitecie MSZ-u. A jak pojawił się artykuł w oparciu o materiały z IPN-u, kim był pan Barcz, no to napisałam drugie pismo w oparciu o nowe informacje i zapytałam, jakie jest stanowisko pana ministra, bo pan Bart był w Fundacji Polsko-Niemieckiej na Rzecz Nauki, ale już nie jest, chyba nie wiem, może strona niemiecka zareagowała, mogę przypuszczać, bo tam też były chyba teczki na Niemców pisane, nie tylko na Polaków. Tak było napisane w artykule. No niemniej jednak był też, jest też w gremium Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która szkoli naszych, prawda, przedstawicieli. I to są bardzo poważne instytucje, więc napisałam do pana Sikorskiego, żeby mi dał odpowiedź, co to wszystko znaczy, jakie jest jego stanowisko, czy ten pan dalej ma moralną legitymację robienia tego, co robi w naszym imieniu. I podowiedziałam się, że pan minister mi nie udzieli odpowiedzi na to pytanie. Ja myślę, że wcześniej czy później będzie musiał nam udzielić, bo my to napisaliśmy, ale zostawmy ten temat, bo spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o prawach Polaków mieszkających w Niemczech. Będziemy powolutku kończyć. Ja chciałbym dać taką państwu rundę podsumowującą, tak po minutce, żeby państwo mieli szansę podsumować naszą dyskusję, albo przynajmniej powiedzieć, co można zrobić na już. Ja przy tym pomyślę, telewizji cyfrowej, jestem dziennikarzem, mam skrzywienie, ale ja wiem, jak to oddziałuje, jak to integruje, jak zmienia świadomość, jak organizuje i tutaj władze w Polsce i tam Polaków mieszkających, a myślę, że władze niemieckie też wkrótce zaczną pilnie taką telewizję oglądać. Może ja zacznę. Tak krótko podsumuję. Oczywiście musimy zrobić wszystko na szczeblu parlamentu naszego polskiego, na szczeblu ministerstw i rządu polskiego, a także organizacji pozarządowych czy stowarzyszeń, aby wspierać Polonię w Niemczech, bo trzeba zacząć mówić, że jest tam Polonia. Jeszcze nie jest, nie ma statusu prawnego uznanego, ale jest tam Polonia i musimy dążyć wszyscy swoimi drogami do tego, aby ten status Polaka, Polonii w Niemczech był uznany przez stronę niemiecką. To jest przede wszystkim priorytet w naszych działaniach. Po drugie, powinniśmy wspierać, tak jak mówiliśmy tutaj, finansowo Polonię, żeby także odczuwali więź z krajem też i uczucie, poczucie, że nie zostają zapomnieni, że jednak Polska dba o nich i wspiera ich finansowo. Jeszcze bym wspomniała o tym, że powinniśmy też apelować czy prosić Polonię w Niemczech, aby wśród swoich członków także rozważnie studziła pewne zapały, tak jak wcześniej mówiliśmy, co do odzyskiwania obywatelstwa, co do potem roszczeń, żeby jednak to byli Polacy, którzy chcą być Polakami z tego względu, że kochają Polskę, że czują się sercem związani z Polską, a nie tylko majątkowo i finansowo związani z Polską. To do tego też bym prosiła i apelowała. I myślę, że jak tutaj wszyscy jesteśmy, to nie ma głosów, które by mówiły, że nie powinniśmy nic w tym kierunku robić, a wręcz przeciwnie, powinniśmy teraz za ciosem iść i walczyć o to, żeby była Polonia w Niemczech i wspierać ją. To tak krótko.